A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19 werset. Pan Jezus spotyka się z uczniami po swoim zmartwychwstaniu. Pan Jezus Chrystus umarł i został pochowany. Sabat, który trwa od piątku wieczorem do sobotniego wieczoru, wymagał, by Jezus spoczywał w tym czasie w grobie. Potem, w pierwszy dzień tygodnia, którym była niedziela wieczorem, po raz pierwszy po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się swoim uczniom. Uczniowie ze strachu spowodowanego okolicznościami pojmania, skazania i wykonania wyroku śmierci na Jezusie zebrali się za zaryglowanymi drzwiami. Miało to bardzo takie zachowanie z bojaźni przed Żydami. Mimo to jednak Pan Jezus Chrystus nagle staje pośród nich. W tym samym centralnym miejscu chce i musi być również i dzisiaj. Tak jak powiedział: gdzie dwóch lub trzech jest zebranych do mego imienia, tam jestem pośród nich. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 20 werset. Pan Jezus Chrystus zajął wtedy miejsce między nimi i powiedział: pokój wam. Zaraz potem pokazał im swoje rany. Posiadać pokój w sercu i sumieniu to coś niesamowitego. Coś, co może przynieść jedynie żywa wiara w Jezusa Chrystusa Pana. Tego pokoju z Bogiem nie da się osiągnąć przez żal, łzy i gorliwe modły. Nie można też go posiąść przez umartwianie się i największe choćby wysiłki naprawienia starych błędów i grzechów. Nie. Pokój z Bogiem został przyniesiony ludziom tylko przez to, że Jezus przelał na krzyżu swą własną krew, a doświadcza go tylko ten, kto ufa słowu Jego zapewnienia. Wszystko to możliwe jest tak samo i dziś. Daru tego pokoju możemy doświadczyć dziś tak samo, jak doświadczali go uczniowie w tamtych odległych czasach. Ludzie, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, zbierają się każdej niedzieli, w każdy pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, na zgromadzeniach Jemu poświęconych. Także tylko sam Pan Jezus Chrystus jest centralnym punktem tych szczególnych zgromadzeń. Również pokój, który Pan Jezus Chrystus wywalczył przez swoją śmierć i przyniósł przez zmartwychwstanie, jest fundamentem ich wiary i zgromadzeń. Całą tę historię można przeczytać w Ewangelii Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 23. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19 werset.